Witam serdecznie, tutaj Shadow R i zapraszam na kolejny odcinek grze Farming Simulator 19. Tym razem zapraszam na mapę PW Conti. Jak widzicie, kolejny deszczowy dzień. I oczywiście nie będę tutaj zbytnio przedłużał, bo jak na tej mapie ciągle mamy sporo pracy, a odcinek niestety nie jest z gumy. Jestem tutaj w centralnej części mapy, bo chciałbym Wam zaprezentować tutaj kolejne tak naprawdę zwierzę, które będę chciał tutaj na tej mojej farmie umieścić. Oczywiście postawiłem tutaj kolejną zagrodę, którą właśnie mijacie tutaj po prawej stronie. Jest to zagroda, w której będą przebywać osiołki. Tak sobie pomyślałem, że tutaj w centralnej części te osiołki tutaj postawię i Wam też zaprezentuję, jak mniej więcej wygląda tutaj zagroda i ogólnie jak wygląda kwestia karmienia, jak wygląda tutaj kwestia zagród. Myślę, że to będzie taki odcineczek, jak widzicie, troszkę jest deszczowy, ale to jest tak w miarę spora zagroda. Ona nie liczy zbyt dużo tutaj sztuk, bo tylko 100 sztuk, więc można tylko umieścić 100 sztuk osiołków. Ja standardowo umieszczę tutaj tylko 50 sztuk i umieściłem ją tak naprawdę w centralnej części mapy, dlatego że za transport będziemy musieli tutaj zapłacić, więc żeby oczywiście uniknąć tego kosztu, to ja tak naprawdę zamierzam te osiołki tutaj na tą zagrodę przywieźć przy pomocy oczywiście przyczepki do transportu zwierząt i Kenworda. Dobrze, a może najpierw jeszcze pokażę Wam. Mamy dzisiaj oczywiście kontrakt na nawożenie na polu numer 51, ale oczywiście zajmiemy się tym troszeczkę później. Oczywiście w menu tutaj PW Animals znajdziecie zagrodę właśnie. O, to jest właśnie dokładnie to. I jak widzicie, mamy tutaj słomę, mamy tu też kiszonkę, mamy siano, potrzebna jest woda. I tutaj powiem Wam szczerze, nie wiem co to jest, nie rozpoznaję tego obrazka, ale tak naprawdę tego nie będę mógł tutaj dostarczyć, dlatego że jeszcze nie mam wyprodukowanego. Dobrze, zaraz zobaczę, no niestety mamy godzinę 21, jest tutaj dość ciemno. Ciemno nie tylko dlatego, że jest noc, ale dlatego, że troszkę się tutaj na farmie rozpadało, od kilku godzin pada i myślę, że jeszcze troszeczkę popada. Oczywiście tradycyjnie chciałbym na początku tego odcinka pozdrowić RetroKnight.pl oraz QDPlayer. Bardzo panowie dziękuję, że odwiedzacie mój kanał, za wszystkie dobre słowa, za lajki, za komentarze. Bardzo Wam dziękuję. Oczywiście dziękuję Wam wszystkim za to, co zrobiliście dla kanału pana ShadowR i oczywiście zapraszam do subskrypcji osoby, które jeszcze się nie zdecydowały, do klikania łapek w górę, jeżeli podobają Wam się filmy, do klikania na dzwoneczki. Bardzo Wam za wszystko oczywiście dziękuję. Zapraszam na wszystkie moje serie, nie tylko tutaj na mapę PW Conti na farmingu 19, ale na pozostałe serie na farmingu 22. Pamiętajcie, start odcinków godzina 16:30, codziennie jest puszczany nowy odcinek i odcinki oczywiście puszczane są naprzemiennie. Nie zapomnijcie też ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ filmy są nagrywane w formacie 4K. I śmiało oczywiście dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, za które oczywiście serdecznie Wam bardzo dziękuję. I nie zapomnijcie też o linku, pod każdym filmikiem jest link, który przekieruje Was na oficjalną stronę, gdzie można pomóc danej osobie. I powiem Wam szczerze, bardzo mnie to oczywiście zaskoczyło.
Udało nam się oczywiście zebrać tutaj wystarczającą pomoc dla Natalii, a w dzisiejszym odcinku proszę Was o wsparcie dla Staszka. Oczywiście bardzo dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie z Waszej strony, jak i w imieniu swoim, skromnym pana Shadower, jak i też właśnie Staszka, który oczywiście za tą pomoc dziękuję. Dobrze, ja oczywiście tutaj dojechałem do handlarza zwierzętami. Wchodzę sobie oczywiście tutaj do menu właśnie zwierząt. Jak widzicie, mamy tutaj też kaczki, mamy też tutaj, jak widzicie, kozy, mamy do wyboru psy, a nas tak naprawdę interesują tutaj właśnie. O, no i jeszcze mamy informację, że tym nie możemy oczywiście przewieźć niestety. Nie możemy przewieźć zwierząt. No to powiem Wam szczerze, że mnie to dość, szczerze mówiąc, zaniepokoiło, ale to nie jest żaden problem, ponieważ w paczce modów mamy coś takiego. Możemy oczywiście przewozić zwierzęta. Mamy oczywiście tutaj dość spory wybór. Ja oczywiście wybieram sobie coś takiego. A ja powiem Wam szczerze, że wypożyczę. Ja nie potrzebuję tej przyczepy na stałe. Oj, nie. Coś tutaj za dużo naklikałem. Dobrze. Ja oczywiście tą przyczepkę odstawię z powrotem na główną bazę i pojadę sobie do sklepu i śmignę tutaj tą przyczepką do transportu zwierząt i zaczniemy tutaj kupować osiołki. Jak widzicie, jest ciemno, ja już tak naprawdę nie będę realizował tego kontraktu, no chyba że starczy mi tutaj czasu i te kontrakty będę mógł zrealizować. W sumie powiem Wam szczerze, że i tak będę musiał tutaj przyjechać i tak naprawdę tą przyczepkę odstawić, to jadę już bezpośrednio do sklepu. No, jest noc. Niestety jest noc, jest ciemno. Widok jest, tak powiem Wam szczerze, średni. No niestety nie mam jeszcze możliwości produkowania tutaj lamp drogowych, bo taka oczywiście możliwość jest. Gdy już będę mógł je kupować, to tak naprawdę będę mógł tutaj te lampy stawiać, zrobi się troszeczkę jaśniej, ale na obecną chwilkę muszę oczywiście z tym wszystkim poczekać. Niestety tu wszystko ma swoją kolejność i trzeba niestety uzbroić się w cierpliwość. Tak to niestety wygląda. Tak właśnie patrzę, co to tutaj za szarość taka jest. Dobra, dojechaliśmy do sklepu, oczywiście odstawimy przyczepę, jak widzicie jest już tutaj przyczepka, którą wypożyczyłem i właśnie tutaj zamierzam oczywiście podpiąć. Mam nadzieję, że tą przyczepką bez problemu przewiozę tutaj osiołki. O, dokładnie tak to wygląda. I trujemy tutaj do handlarza zwierzętami. No jest tutaj mnóstwo pracy. I tak się, wiecie, zastanawiam, czym tutaj się zająć. Wjechałem tu na trawę, ale to nie problem. Muszę tutaj też uważać na samochody. Oj. Jednak jak jest ciemno, to troszeczkę gorzej tutaj to wszystko widać. No dobra, ale ruszamy oczywiście dalej do handlarza zwierzętami. No proszę. No, tak to widzicie, tak się właśnie jeździ w nocy. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tą delikatną stłuczkę. Ale samochód jest w miarę cały. O tak.
Dobrze, dojeżdżamy tutaj. Oczywiście skręcamy. Dobra. Myślę, że na szczęście tak naprawdę zbyt dużego pożywienia tutaj osiołki nie potrzebują. Nie są to jakoś tam większe wynalazki i w miarę chyba uda mi się sprawnie te osiołki przywieźć. Mam też taką nadzieję, że ta przyczepa mi to umożliwi. Zaraz się oczywiście przekonamy, a jak nie, to będę niestety musiał ponieść tutaj koszty związane z, dobra, z transportem. O, widzicie, możemy. To oczywiście przenosimy. No powiem wam, potwierdź, mogę tylko tutaj 12 sztuk. Sprawdźmy, jak to wygląda. Tak mniej więcej to wygląda. No niestety jest ciemno, za wiele nie możemy zobaczyć. Nie zobaczycie pewnie. Mam nadzieję, że jakościowo będzie w miarę ten odcinek do obejrzenia. Ale no niestety, tak to jest. Najgorsze jest to, że no niestety ten deszcz powoduje, że jeszcze bardziej tu jest ciemno. I powiem wam szczerze, że jako tako widać tę maszynę. Tego Kenworthika razem z tą przyczepką. Jak widzicie, tutaj po prawej stronie powstają dwie cementownie. Myślę, że tutaj ta cementownia, która jest bliżej drogi, chyba troszkę stanęła. Wydaje mi się, że będę musiał tu jak najszybciej podrzucić tak naprawdę płyty gipsowe, no bo tutaj dostarczyłem dość niewystarczającą liczbę, tylko 8000, a wymagane jest tutaj około 25000, więc za chwilkę pewnie tutaj budowa mi stanie. Dobrze. Oczywiście wjedziemy tutaj tyłem. Dobrze. Oczywiście możemy przenieść do zagrody. I tak widzicie, ok, potwierdź. Oczywiście jak widzicie, osiołki sobie już tutaj biegają. Biegają sobie, więc czeka mnie jeszcze tutaj, czekają mnie cztery transporty, więc śmigam. A jak widzicie, nie wiem czy zwróciliście uwagę, no, nie pojawił się tutaj tak naprawdę żaden, po prawej stronie macie oczywiście menu, które związane jest tutaj z karmieniem zwierząt. Nie pojawił się oczywiście osiołek, ale mamy informację, że potrzebna jest woda, że jest potrzebne siano, pokarm, więc w miarę tutaj będę się spieszył i oczywiście kupię jeszcze tutaj 12, o, 48 sztuk, tyle wystarczy, wydaje mi się. Te osiołki zaczną się rozmnażać, to będzie ich tutaj dość sporo, przynajmniej nie będę miał tutaj problemów z ewentualnym dostarczeniem do punktu skupu mięsa, bo taki niestety czeka tutaj los osiołków. Oczywiście dojeżdżamy już tutaj do handlarza. Na szczęście powiem wam szczerze, że on jest bardzo blisko, więc no jest tutaj też duży plus. Śmigamy oczywiście na sam dół, przenosimy. Ok, potwierdzamy, ale zauważcie, jak one są drogie, prawie 309 tysięcy kosztują, no 12 sztuk, są niebywale drogie te zwierzęta. No nie myślałem, no ale no niestety tak to wygląda, nic na tym świecie oczywiście nie jest za darmo. Oczywiście jeszcze raz chciałbym pozdrowić RetroKnight.pl oraz QDPlayer.
Bardzo panowie oczywiście dziękuję za to, że jesteście, za wszystkie wasze dobre słowa, za lajki, komentarze. Oczywiście zapraszam wszystkich do odwiedzenia kanałów panów, których przed chwileczką wymieniłem. Dziękuję oczywiście wam za wszystko, co zrobiliście dla rozwoju kanału pana Shadower. I zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze się nie zdecydowali do subskrypcji kanału, do klikania łapek w górę, do klikania na dzwoneczki. Bardzo, bardzo serdecznie za wszystko wam dziękuję. Zapraszam na wszystkie moje serie na Farmingu 22, jak i na PW Conti na Farmingu 19. Pamiętajcie, start odcinków godzina 16:30. Codziennie oczywiście jest puszczany nowy odcinek i odcinki puszczane są naprzemiennie. Nie zapomnijcie oczywiście ustawić YouTube'a na wyższą jakość odtwarzania, ponieważ odcinki nagrywane są w formacie 4K. I śmiało dzielcie się swoimi uwagami, spostrzeżeniami, oczywiście za które serdecznie dziękuję. Jeżeli byście chcieli coś zobaczyć, macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście śmiało piszcie, warto. Jeżeli macie jakieś spostrzeżenia, również dziękuję. I nie zapomnijcie oczywiście o linku, który jest pod każdym tutaj filmikiem, który przekieruje was na oficjalną stronę, gdzie można udzielić pomocy. Tym razem oczywiście tutaj link jest przekierowany na pomoc dla Staszka i oczywiście za tą pomoc serdecznie wam dziękuję i w imieniu swoim, pana Shadower, jak i tutaj Staszka, na którego pomoc jest teraz zbierana. I oczywiście za tą pomoc bardzo wam dziękuję. Dobrze, mamy już dwa transporty, potrzebujemy jeszcze dwa i myślę, że zajmiemy się tutaj karmieniem tych naszych osiołków. Jak widzieliście, potrzebujemy słomy, potrzebujemy siana i potrzebujemy oczywiście kiszonki, więc jak widzicie w PW Conti wszystko ma taki troszeczkę charakter złożony. Oj, ale jestem, powiem wam szczerze, cielok. Jak ja to zrobiłem, że zapomniałem te zwierzęta zostawić na farmie? No nie, no powiem wam szczerze, no to jest kolejna kucha. No ale no widzicie, tak to jest. Jak człowiek się spieszy, to niestety, ale no kończy to się tak, jak się kończy. Niestety, no cóż mam wam powiedzieć? Przepraszam najmocniej. Nie chciałem, ale się po prostu człowiek spieszy. Próbuję tutaj zdążyć w czasie, ale to wam powiem szczerze, że raczej wychodzi na odwrót. Raczej to tak się zazwyczaj kończy. Mam taką nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba, że odbiór oczywiście jego będzie pozytywny, bo jednak powiem wam szczerze, że jest tutaj dość ciemno. A te odcinki nie do końca też dobrze się nagrywają, też one kiepsko wyglądają tak naprawdę na premierze. Niestety nie wiem dlaczego, ale YouTube nie robi tak, że te premiery pokazuje tutaj w najlepszej jakości. No i to po prostu tak to niestety się kończy. No dobra. Przenosimy oczywiście. OK. Potwierdź. No chyba jest OK. Mamy pusto. Jedziemy oczywiście dalej. Wracając właśnie tutaj do kwestii premier. No tak to niestety jest. Jeżeli chcielibyście zobaczyć troszeczkę lepszej wersji, to oczywiście zapraszam po premierze. Staram się, by teraz te odcinki były nie większe niż tutaj. Nie dłuższe, przepraszam, niż te pół godziny tam z delikatnym poślizgiem. Myślę, że dzisiejszy odcinek na pewno będzie z poślizgiem. Jak będę dalej robił takie, jakby to powiedzieć, nieprzewidziane rzeczy, to na pewno skończy się to z ogromnym poślizgiem. Ale dlatego, wiecie co, chciałem wam po prostu pokazać urok tej mapy. Kolejne tak naprawdę zwierzę, które można tutaj na tej mapie
hodować, umieścić. Mieliśmy tutaj do czynienia właśnie z kurami, mamy konie, mamy kaczki, mamy kury, mamy owce i czas przyszedł tutaj teraz na osiołki. Ja oczywiście na obecną chwilkę nie będę mógł tutaj już umieścić ani jeszcze krów, ani tak naprawdę kóz, ani też prosiąt, dlatego że no jest jeden mały tutaj problem, dlatego że rzeźnia znajduje się tutaj na północnej części mapy. Znajduje się na północnej części mapy, jak i też mleczarnia. Zaraz Wam oczywiście pokażę. One się znajdują dokładnie, jak dobrze pamiętam. Tu jest chyba mleczarnia, a wydaje mi się, że tu jest rzeźnia. No i jak widzicie, no i zaraz trochę powiększę tą mapę. Tu dokładnie jesteśmy, a tu musielibyśmy jechać. No to jest, powiem szczerze, kawałek drogi. I ja powiem szczerze, jak będę mógł budować drogi, ja postaram się jak najszybciej oczywiście te drogi wybudować do rzeźni i do tutaj mleczarni i uruchomić oczywiście te produkcje. Dlatego też ja staram się hodowlę zwierząt umieszczać w pobliżu tutaj właśnie budynków produkcyjnych, żeby tak naprawdę nie jeździć w tom i z powrotem. Tak to niestety wygląda. Tak jak Wam też wcześniej powiedziałem, PW Conti to jest farming. To jest symulator oczywiście gry rolniczej, ale przede wszystkim PW Conti to jest gra menedżerska. Tu trzeba niestety kalkulować, liczyć, kombinować. Myślę, że nagrywanie kursów też trochę czasu zajmuje. Oczywiście robi się to raz, ale no, trzeba ten czas poświęcić. Przede wszystkim trzeba zbudować wszelkiego rodzaju mosty, przeprawy drogowe, bo w innym wypadku no niestety nie połączymy się z pozostałymi częściami mapy. Jest to oczywiście ogromna mapa, no, sporymi możliwościami, ale też pewnymi utrudnieniami na samym początku. Myślę, że jak już wszystko zostanie tutaj wybudowane, wszystko będzie działało, to zobaczycie, jak bardzo jest to oczywiście złożona mapa. Jest bardzo złożona, wymaga ona oczywiście tutaj sporego nakładu pracy, a przede wszystkim no, wymaga pewnego rodzaju dobrego rozplanowania tego wszystkiego, gdzie poumieszczać odpowiednie budynki, bo jak widzicie, mamy godzinę 21:00. W większości map prawdopodobnie teraz byśmy restartowali dzień, a myślę, że w PW Conti raczej tego nie zrobimy, bo mamy tutaj sporo jeszcze produkcji do opróżnienia, do uzupełnienia budynków produkcyjnych, no i lepiej to zrobić, no chyba, że wolimy, żeby ta produkcja się zatrzymała, no bo jak nie ma surowców, to ona się zatrzyma. A jak się magazyny wypełnią w danych budynkach produkcyjnych, to oczywiście produkcja też się zatrzyma. Taki to urok i trzeba niestety tego pilnować. Pamiętajcie też o tym, że owszem, możemy to ominąć, ale może to się skończyć tym, że będziemy musieli później znowu czekać na odpowiednie surowce trochę dłużej niż potrzeba, a więc no myślę, że lepiej jednak poświęcić tą chwilkę i tak naprawdę te budyneczki powoli uzupełnić, opróżnić, by mieć trochę, tak powiem Wam szczerze, lepszy komfort na przyszłość. Tak to niestety wygląda, taka jest to mapa i ja powiem szczerze, ja jestem bardzo, bardzo z niej zadowolony. Jak widzicie, wielokrotnie mówiłem o tym, że będę chciał... No nie, no bo ja się za chwilkę zaraz tutaj zdenerwuję, no bo wydawało mi się, że ja przeniosłem te, przepraszam najmocniej, te osiołki, a tutaj drugi raz mam sytuację taką, że te osiołki mam tutaj na pace, no, no ja tutaj nie rozumiem tej całej sytuacji, to ja mam teraz zaglądać za każdym razem do przyczepki, że je przeniosłem i potwierdziłem, no powiem Wam szczerze, że no nie ciekawa sytuacja. Ale oczywiście, no cóż, jadę tu kolejny raz, ale tym razem chyba zrobię to ostatni raz i zacznę tutaj te osiołki oczywiście karmić.
Może jeszcze uda mi się tutaj śmignąć po jeszcze jedną partię, ale teraz ruszę nimi i oczywiście zacznę karmić, bo to jest chyba najważniejsze. Pokażę Wam, jak to oczywiście wygląda. Nie jest jakoś to mega skomplikowane, no ale tak jak widzicie, też ma też to charakter złożony, bo powinniśmy raczej dać siano, a tu jeszcze mamy jakąś kiszonkę. Wydaje mi się, że tam jest chyba melasa, ten słoiczek, ale też nie do końca jestem pewien, ale myślę, że jak już tylko dojadę i zaczniemy oczywiście karmić, wejdę też na menu sezonu, to też będę wiedział, jakie są tutaj potrzebne produkty, czego tutaj nam brakuje. Dobrze. I jeszcze raz przenosimy. OK. I potwierdź, nie? No i chyba jest pusto. No jest pusto. Dobrze. Oczywiście nie będę tutaj oczywiście jechał. Zaczniemy oczywiście je karmić, bo chyba już za wiele czasu nie ma. Dodatkowym budynkiem, jaki tutaj postawiłem, oczywiście wszystkie budynki tutaj garażowe, garaże, z jakieś tam dodatkowe budynki, gdzie będę trzymał maszyny, będą właśnie tutaj na tej części w kolorze niebieskim, ale wjechałem sobie tutaj do warsztatu i oczywiście pozmieniałem sobie tutaj kolory fenda i będziemy śmigamy oczywiście tutaj po i jedziemy tutaj oczywiście najpierw po co? Po słomę, wydaje mi się. Wydaje mi się, że tą słomę trzeba tutaj w dwóch tak naprawdę miejscach dostarczyć. Oczywiście mam nadzieję, mam oczywiście tutaj silos zakupowy i tam zamierzam oczywiście kupić to, co potrzebuję. OK. Najpierw oczywiście ustawię sobie tutaj limit, czyli Alt i literka L, 50 tysięcy, a starczy. Dobra, literka R, szukamy oczywiście tutaj słomy, słoma i start. I teraz tak, literka Alt i S i mamy menu sezonu, wchodzimy sobie tutaj do właśnie do osiołków i jak widzicie, tak jak miałem rację, melasa się produkuje tak naprawdę w cukrowni. Niestety cukrowni mamy jeszcze niewybudowaną, więc no, będziemy musieli troszeczkę na nią poczekać. Mamy tutaj w dwóch pozycjach dostarczenie słomy, mamy wodę, mamy kiszonkę, mamy siano, oczywiście odbieramy z tego obornik i gnojówkę i śmigamy oczywiście tutaj do zagrody. Patrzę, czy włączyłem komplet świateł, bo tak powiem Wam szczerze, że jest ciemno. Nie do końca oczywiście to wszystko widać. Oczywiście jest tutaj odpowiednie miejsce, gdzie gromadzi się oczywiście gnojówka i obornik. I wjeżdżamy tutaj na farmę, znaczy do farmy, do zagrody. Dobra. I wydaje mi się, że trzeba to jeszcze, o, dokładnie. Dobra. Skoro jesteśmy w tym miejscu, to oczywiście zajmiemy się też tutaj wodą. Dobra, i ja tutaj tak szybko śmignę. O, żeby w miarę tutaj blisko tych koryt postawić tą, ten hydrant G. Zmieniamy narzędzie i tutaj szybciutko tą lufkę przesuniemy. Oczywiście zaczniemy obracać. Nie wiem, czy mi się uda. O, w drugą stronę. Tak, żeby do koryta woda leciała. O, jest dobrze. Oczywiście wszystko potwierdzamy. Tak, ja oczywiście tutaj
Literka R, odkręcam oczywiście hydrant i woda się uzupełnia. A ja śmigam sobie tutaj po siano, bo wydaje mi się, że będę potrzebował tutaj siano. Mniej więcej tak wyglądają owce. Ojejku, osiołki, przepraszam najmocniej. Ja jestem, powiem wam szczerze, moja druga wtopa, powiem szczerze, że moja chyba trzecia wtopa, bo już kolejny raz zapomniałem zostawić zwierzęta, a osiołki nazwałem owcami, więc może dzisiejszy limit wygłupów pana Shadow R się wyczerpał. Oczywiście liczę na to. Aha, teraz jeszcze oczywiście tą słomę będziemy musieli odstawić. Oczywiście zawożę to do silosu. Po prawej stronie mamy tutaj fabrykę produkującą płyty gipsowe, a ten pierwszy budynek od drogi to jest fabryka, w której produkuje się klej. Klej i epoksyd. Dobrze, po lewej stronie oczywiście mamy produkcję dynamitu, a ten większy budynek to produkcja paliwa. Dokładnie tak to tutaj wygląda. To śmigamy oczywiście tutaj po siano. No tak mi się wydaje, że powinno być siano. Ja oczywiście jeszcze się upewnię, bym nie zrobił tutaj jakiejś skuchy. Alt S. Dokładnie tak, siano. Dobrze. Siano powinno być tutaj. Też taka ilość. Siano się oczywiście przyda. Zawsze się przyda. O, 20 tysięcy. Wydaje mi się, że więcej nie będzie potrzebne. I jedziemy oczywiście dostarczyć tutaj siano. Ok. I sprawdzamy, jak widzicie, siano mamy dostarczone i jeszcze musimy oczywiście tutaj dostarczyć kiszonkę. Nie wiem dlaczego, ale po prostu autor mapy właśnie zdecydował, że tutaj kiszoneczka będzie jednym z głównych tutaj pożywień, którym będą żywiły się osiołki. Nawet powiem wam szczerze, że bardzo fajnie wygląda ta zagroda. Jeszcze troszeczkę ją tutaj dopiściłem drzewami, więc jako tako powiem wam szczerze, ona wygląda. Dobra. Jadę oczywiście odwieźć tutaj siano i jeszcze pojadę po kiszonkę. Dobrze. I myślę, że podobną ilość, 20 tysięcy. Wydaje mi się, że nie ma sensu kupować tutaj więcej. Jeszcze mi tutaj siano zostało, no to też kiszonka akurat będzie. I teraz w tą stronę. O, dokładnie. I mamy kiszonkę. I jak widzicie, wszystkie tutaj zwierzęta świecą się na kolor biały, czyli mają wszystkie źródła pożywienia. Wszystkich nie mają, bo niestety nie mam tutaj sporej ilości, ale to na tyle wystarcza, żeby ta produkcja jakoś tutaj w miarę hulała, więc wydaje mi się, że chyba nie najgorzej to wygląda. I jeszcze kiszonka, oczywiście w to samo miejsce. Jeszcze chyba widzę troszkę czasu, więc dostarczę jeszcze tutaj tą jedną partię. Kiszoneczka jest. Proszę. No, jest. Dobra. Przyspieszymy. Oj. Osły niestety stawiają opór. Wsiadam jeszcze tutaj do Kenworda. Po jeszcze jedną tutaj partię. I tak naprawdę, no jak widzicie, dzisiejszy odcinek głównie zajmujemy się,
Czy tak, wiecie co, zauważyłem, że od kilku odcinków zajmujemy się zwierzętami, ale powiem Wam szczerze, że chciałbym właśnie Wam pokazać ten urok tej mapy, tą złożoność tej mapy. Jak widzicie tutaj zakretowane miejsca to są właśnie place budowy, w których będą stały magazyny wyrobów stalowych i tutaj cementowych, no i czekają z pewnością na to, kiedy ja tutaj znajdę czas na to, żeby dostarczyć oczywiście wszystkie wymagane surowce, żeby te budynki powstały. Jak widzicie, na ziemi są odpowiednie tutaj odpowiednie ikonki wymogów, jakie są potrzebne produkty. Jest też odpowiednia liczba, więc wszystko jest tak naprawdę łatwe, klarowne. Jest tylko kwestia po kolei budowania łańcucha produkcyjnego, bo bez tego, to powiem Wam szczerze, no nie zrobicie tutaj za wiele. No chyba, że tylko skupicie się na rolnictwie, ale tak jak mówiłem, to jeszcze nic nie znaczy. Oczywiście zjeżdżamy na dół, bo oczywiście możecie wykorzystywać mody tutaj nie do końca z mapy PW Conti, ale powiem Wam szczerze, że ja oczywiście korzystam, buduję tutaj budynki i zobaczycie, że naprawdę fajnie to wygląda, jak już się uda tutaj wszystko wybudować, wszystko postawić. Naprawdę ja już teraz jestem samowystarczalny, jak widzicie mam 233 miliony. Fakt, że nie mam za wiele terenu kupionego, bo najpierw tak naprawdę chciałbym tutaj inwestować tutaj w te budynki przemysłowe, żeby móc zbudować tutaj przeprawy drogowe, bo to są ważne rzeczy. Jest tutaj naprawdę sporo przepraw drogowych. No, ta mapa jest usiana mostami i nie da się w żaden sposób tutaj przejechać z jednego terenu lądowego na drugi bez mostu, no chyba, że gdzieś jest jakiś, powiem Wam szczerze, tunel. Jak widzicie, tu mamy tunel, którym się przejeżdża. Tu oczywiście gdzieś też wybiliśmy tunel dokładnie tutaj, więc jedynie jest taka możliwość znalezienia się na innej części mapy, tak naprawdę nie korzystając tutaj bez barek. No ja mam tutaj barki, które przewożą samochody. Na razie, no tak powiem Wam szczerze, korzystam rzadko, głównie tutaj na zachodnią część mapy. No ale wiecie, no to w momencie, kiedy będą tutaj powstawały mosty, to ja oczywiście z tych barek będę rezygnował, bo ich nie będę potrzebował, bo stworzę oczywiście sobie tutaj kursy na Courseplayu i będę śmigał sobie samochodami z jednego punktu na drugi. Dobrze, ostatnia partia tutaj osiołków została dowieziona. Ja tylko ją wrzucę tutaj do zagrody. Przenoszę ją. Dobra, potwierdzam. No, chyba już nie ma. Nie ma? Nie ma? Nie ma. Czyli mamy wszystko. Oczywiście bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki pana Shadower i życzę Wam zdrówka. Zdrówka, jeszcze raz zdrówka, trzymajcie się ciepło, miłego dnia życzę, do zobaczenia, żegna Was Shadower, cześć!